Cześć kochani, słuchajcie, mam taką krótką wiadomość i prośbę do was. Tak jak pewnie wiecie, chyba że jesteście nowi na kanale, bo ostatnio trochę nas doszło. Ten cały kanał funkcjonuje dzięki wam, dzięki waszemu wsparciu i waszym wpłatom, bo każde pół godziny odcinka to jest kilka godzin naprawdę intensywnej pracy, żeby to przetłumaczyć. I jakieś tam też związane są z tym koszty prowadzenia firmy i tak dalej. Więc jakby to wszystko, co tutaj jest, jest dzięki wam. Ostatnie kilka miesięcy gdzieś tam ten taki stały poziom, na którym byliśmy wpłat, gdzieś mocno opadł. I nie chcę, żeby to brzmiało jakkolwiek dramatycznie i żebyście się czuli przymuszeni do czegokolwiek. Po prostu chcę was o tym poinformować, że tak jest i dlatego jakby dużo mniej też odcinków powstawało. I jeśli tak ma być, jeśli gdzieś tam Pan Bóg w tym kierunku to prowadzi, nie ma sprawy, na pewno gdzieś tam się nami zaopiekuje i coś innego się też pojawi na horyzoncie, ale jeśli to jest tylko kwestia jakby naszej świadomości, waszej świadomości o tym, i wiecie, jest nas tak dużo, że podejrzewam, że jakby się skrzyknęło 100-200 osób, które by tam, nie wiem, miesięcznie wpłacały po 10-20 zł, to mielibyśmy dużo też jakby większy taki bufor i podstawę do tego, żeby robić to, co robimy. Także może to jest kwestia też jakby świadomości, dlatego nagrywam to wideo i o tym wam przypominam, że gdzieś tam nie jestem w miejscu, w którym mogę robić to wolontaryjnie, bo po prostu... rodzina, wiecie, jak jest. Nie jestem studentem w tym sensie. Chciałbym móc to robić wolontaryjnie, ale na ten moment nie mogę czasowo. Musi to być gdzieś tam, muszę to traktować jako pracę. I tyle. Po prostu wam o tym przypominam i mówię, że gdzieś tam taka sytuacja jest. I zostawiam jakby wszystkie zrzutki, zarówno te tą cykliczną, jak i te comiesięczne, które tworzę, są pod każdym filmem i tam możecie się dorzucić na kolejne tłumaczenia. I tyle. Chciałem po prostu wam powiedzieć, jaka jest sytuacja i bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że jesteście i że przez ten tak długi czas jakby możemy to robić i ten kanał funkcjonuje i te wpłaty wasze są i były przez ten cały okres. Także tyle. Niech Bóg nas dalej prowadzi. Jeśli jakieś dzieło, jakiś czas się kończy i faktycznie tych odcinków ma być coraz mniej, to niech to Bóg prowadzi i niech to jakoś kształtuje. A jeśli po prostu wy potrzebujecie zachęty i przypomnienia tego, że to wszystko funkcjonuje dzięki wam, to po prostu to chcę zrobić, takie wideo nagrać. Robię też newsletter, w którym tam co 2-3 miesiące robię podsumowania wszystkich wpłat, jakie otrzymałem i to, co się udało wypracować, także chcę być taki w tym przejrzysty i robię te podsumowania i każdy, kto wpłaci, dostaje jego maila, potem przez zrzutki i te newslettery wysyłam. Także to jest jeszcze właśnie istotne. Jest kilka super odcinków Erika Gilmura, które bardzo chcę zrobić, które mnie dotykają i budują. Jest też seria Dana Mollera, którą bardzo bym chciał dokończyć, Szkołę Życia w Królestwie Bożym. Także są fajne rzeczy, które można robić. I teraz gdzieś tam kwestia jest, jak Pan Bóg to poprowadzi, czy was pobudzi, jeśli was pobudzi, to możemy to robić dalej, a jak nie, to chwała Bogu za to, co jest, za to, co było i może Bóg będzie tworzył coś jeszcze innego. Także niech Bóg nas prowadzi i tyle. Dziękuję wam, że jesteście i że rozumiecie moje serce w tym, jeśli chodzi o moje podejście do finansów w tej całej kwestii. Bardzo nie chcę, żeby ktokolwiek się czuł przymuszony do czegokolwiek, po prostu czasem chcę przypominać o tej takiej praktycznym wymiarze, bo na YouTubie czasem jest tak, że nie wiadomo, czy ktoś jakby ma, czy ktoś coś robi hobbystycznie, czy ktoś ma środki na robienie kontentu, który wrzuca. Nie robię reklam na tym kanale, bo to nie sens finansowo, ani prawnie, ani jakkolwiek zupełnie nie ma sensu. Ale też dzięki temu nie atakują was te reklamy.
tutaj i nie przeszkadzają w słuchaniu, także tak to wygląda praktycznie z mojej strony i dziękuję wam, że jesteście i za to że wspieracie tą pracę i tę służbę. I tyle. Pozostańcie z Bogiem. Trzymajcie się.